Co, sąsiadko? Hej, Bax, czy zająłbyś się Gossamerem przez weekend? Jasne, dokąd to? Do piątego wymiaru. No, pochodzisz stamtąd? Co? Skarbie, jestem z Chicago. Piąty wymiar to miejsce konwencji wiedźm. Uczymy się nowych zaklęć i sztuczek z miotłą. Ciekawe, zajmiemy się nim. My? O, zapomniałam o Dafim. A nie przeniósłbyś się do mnie? Nigdy nie mieszkałem w nawiedzonym domu. Nie jest nawiedzony. Łatwo osądzasz innych. Pa, pa, kochanie. Rób, co ci każe pan Bax. Wrócę w niedzielę. Opiekuj się moim synkiem. Będzie dobrze. Nie martw się. Zamierzasz... Widzisz we mnie tylko wiedźmę, co? Biorę mojego minivana. Niewiarygodne. A co miałabym zrobić z bagażem? Gossamer, czas do łóżka. Kto to może być? Cześć, pan Ban. Lola, zapomniałaś? Mówiłem ci, że w ten weekend opiekuję się dzieckiem. Wpadłam, żeby ci pomóc. To miło z twojej strony, ale daję sobie radę. Panie Bax, chyba pod moim łóżkiem jest potwór. Żartujesz? Potwór stoi przy schodach. A gdzie? Zajmę się nim. Na studiach dorabiałam jako niańka. A co byś powiedział, gdybym ci poczytała do snu? Fajnie. Bax! Co? Wszystko w porządku? Wszystko gra. Nie ma się czym martwić. Nic się nie stało. Ale Gossamer tak jakby... zamienił się w żabę. Jakim cudem tak jakby zamienił się w żabę? Co to jest? Widzisz, myślałam, że to zbiór bajek, ale to raczej księga zaklęć. Czekaj, nim tam wejdziesz, musisz wiedzieć coś jeszcze. Obawiam się, że mogłam przy okazji zamienić jego budzik we wściekłego niedźwiedzia Grizzly. Gossamer, biedaczysko. Widzę, że masz wszystko pod kontrolą, więc, no wiesz, będę szła po terrarium, żeby włożyć tam Gossamera, dopóki nie znajdziemy sposobu na cofnięcie zaklęcia. To miałam na myśli. A ty myślałeś, że cię zostawię?